Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się, żeby rozmawiać o książkach. I ja proszę Państwa, ponieważ kiedy byłem tu ostatnim razem, nie miałem tej książki, a teraz mam. Chciałem proszę Państwa pokazać, jak imponująco to wygląda i jak pięknie się błyszczy. Proszę Państwa, Michał Radorycki w ciągu niedługiego czasu, bo tak naprawdę roku, z tym, że ta intensywna praca to był czas od stycznia do sierpnia 2020 roku, a wcześniej to jakieś takie ruchy wstępne, coś na rozpoczęcie było markowane. Proszę Państwa, mamy dwie pięknie sformatowane książki. Ja będę używał języka, który pasuje do rynku, żeby wszyscy, żebyśmy nie gadali o głupotach, tak, albo o rzeczach nieistniejących, o jakiejś fikcji, tak, o której lubią sobie opowiedzieć autorzy. Kiedyś byłem na takim spotkaniu w bibliotece w Grodzisku Mazowieckim, gdzie przyszły same panie, i to już było dawno temu, opowiadałem o swoich starych książkach, których już nie ma, i zacząłem mówić w takim właśnie stylu, którego się nauczyłem, pisząc, prowadząc bloga, sprzedając książki i myśląc o sprzedaży. I one patrzyły tak na mnie dziwnie i nagle jedna powiedziała do drugiej, o czym on gada? No bo nie mówiłem o tym, o czym zwykle mówią pisarki, tak, które przyjeżdżają, czyli o swoich rozterkach duchowych, jakie towarzyszą im w czasie pisania książki. Proszę Państwa, ja mam mało rozterek duchowych, a Michał Radorycki ma ich jeszcze mniej, jeżeli idzie o pisanie. Więc w ogóle o tym nie będzie. Proszę Państwa, mamy dwa urocze formaty, które Tomek Bereźnicki pięknie zaprojektował w takim sztafarzu secesyjnym. Jedna książka to jest format, który wszyscy doskonale rozpoznają i który jest, to tak to wygląda, proszę Państwa, a będzie lepiej, tak? A będzie lepiej. Tak to wygląda. Jedna książka to jest format, który wszyscy doskonale rozpoznają, bo to jest format kryminalny i on zawiera wszystkie elementy służące temu, żeby zwrócić uwagę czytelnika. Czyli tak, ma okładkę ze skrzydełkami, ma puchnący lakier, ma bohatera, który jest człowiekiem doświadczonym, jak widzimy, obytym z bronią, komisarzem policji, tak? Akcja dzieje się w czasach ciekawych, bo wszyscy do tych czasów twórcy seriali telewizyjnych, filmów, książek, sztuk teatralnych chętnie powracają, czyli przed I wojną światową, tak? Tutaj mamy konkretnie rok 1909, Kraków, rok po zamachu, jakiego dokonał ukraiński nacjonalista na namiestnika Galicji we Lwowie, Andrzeja Potockiego. Proszę Państwa, tytuł wielokrotnie już przeze mnie wymieniany, też wypukły, bardzo to się dobrze trzyma w ręku. Komisarz Zdanowicz i pończochy guwernantek, jak wszyscy wiedzą z wywiadu, który przeprowadziłem z Michałem, Michał nie będzie się pokazywał publicznie. Chodzi o to, że guwernantki w krajach niemieckich, bo akcja też momentami przenosi się na Śląsk, a też i do Argentyny, gdzie jest bardzo silne lobby i środowisko emigrantów niemieckich, że biedne słowiańskie, a też i niesłowiańskie guwernantki, które mieszkały w Galicji, na Morawach, w Czechach, w Austrii, na Śląsku, w Prusach, nudziły się i zarabiały pieniądze, opiekując się dziećmi bogatych bardzo rodzin przemysłowców, szlachty, arystokracji, i gromadziły te pieniądze w pończochach, tak? I stawały się przez to bardzo łatwym łupem rozmaitych bezwzględnych cwaniaków, naprawdę bezwzględnych, dlatego że głównymi bohaterami, którzy jednocześnie tworzą tło. To jest ciekawe, bo teraz porozmawiamy tak, jak to robią prawdziwi pisarze na spotkaniach z czytelnikami. Proszę Państwa, główni bohaterowie tworzą jednocześnie tło. Natomiast z tego tła, i to jest coś, co przypomina takie charakterystyczne ilustracje, obrazki, które rysował w tym mniej więcej czasie Francis Picabia, taki był artysta, że postacie, kontury mieszają się, jedne wychodzą z tła, a inne w to tło się wtapiają i tworzą to tło razem z ornamentem. Proszę Państwa, Michał tak to wymyślił, że zaczyna się od ponurych bardzo morderców,
To wszystko oczywiście nie jest, jest zabawne przez konwencję, przez odległość w czasie, natomiast poprzez czyny tych osób nie jest zupełnie zabawne. Zaczyna się od ponurych bardzo morderców, którzy w pewnym momencie wtapiają się w tło, a z tego tła wychodzą zupełnie inne postacie, równie ponure, handlarze żywym towarem, którzy też mają interesy w Krakowie, ale one są innego rodzaju. To są interesy innego rodzaju. Co jest tłem? No tłem jest miasto, bo z czego te wszystkie ciemne typy się w ogóle wydobywają, z jakiej materii? Tłem jest miasto, które jest miastem no, z wielkimi ambicjami, to jest w końcu Kraków, miasto literatów, miasto uniwersytetu, no i ten uniwersytet też jest tłem. Tłem są ambicje tych dziewczyn, które tu widzimy. I to dotyczy wszystkich dziewczyn, tych, które pracują w burdelu, takich jak Milena, która tu występuje, studentek jak pana Halina i arystokratek z ambicjami, takich jak żona jednego z głównych bohaterów, barona Hochwaldera, przemysłowca przybyłego do Krakowa z Prus. Proszę państwa, wszystko to się dziwnie splata w taką, no nie mozaikę, tak? Bo to nie jest bynajmniej mozaika, to jest bardzo dynamiczne i przestrzenne, to znaczy ten wózek z aktorami, bo to jest tak, jakbyśmy byli na scenie, powiem brzydko, na scenie jakiejś sztuki Bertolda Brechta, gdzie występują te wszystkie okropne postacie, które on tam umieszczał, ale inaczej podkolorowane. I główni bohaterowie są na takim przedziwnym, bajecznym wózeczku, który porusza się po scenie w tył i w przód, a jednocześnie kolebie się na boki. Tak jak mówię, tło to miasto, postaci z tego miasta i uniwersytet, a do tego ponura druga strona tego wszystkiego, czyli handlarze żywym towarem i mordercy, którzy przyjeżdżają do Krakowa i podróżują po całym cesarstwie, bynajmniej nie po to, żeby realizować te wszystkie deklaracje, które składają w rozmowach z guwernantkami i studentkami upychającymi banknoty z wizerunkiem najjaśniejszego pana w pończochach, ale po to, żeby te osoby brutalnie bardzo mordować. Nie wiem, jak on to wszystko wymyślił, no ale dobrze, tak wymyślił. Proszę państwa, tak jak powiedziałem, wszystko tutaj gra. Nie tylko treść. Jak wiecie państwo, ja nie oszczędzam na okładkach, dlatego że nie stoi za mną żaden budżet, który w co drugim programie publicystycznym albo w co drugi dzień na stronie Wirtualnej Polski opowiada, jaki jestem. Pojawiają się artykuły płacone, w których ktoś mówi, że ten czy ów autor, tak, jest mądry bardzo i przenikliwy. Tak? Ze mną tak się nie dzieje. Nikt takich rzeczy nie robi. Tak więc ja, mój produkt, teraz ważna rzecz, to jest mój produkt, bo ja go wydałem. Autorem jest Michał Radoryski. Natomiast ja jako wydawca muszę lansować takie produkty, które będą, jak to czasem zabawnie, śmiesznie i dziwacznie mówili historycy sztuki, będą żyły własnym życiem. Tak to musi być, proszę państwa. Więc musimy, ja jako wydawca, Tomek jako grafik, Michał jako autor, musimy się starać, żeby ten produkt funkcjonował na rynku w oderwaniu od nas. Tego nie robi chyba nikt, dlatego że wszyscy, którzy piszą książki, starają się, żeby ta książka była kojarzona wyłącznie z nimi. Czy to jest strategicznie właściwe? Być może ci ludzie uważają, że tak, natomiast no, ja uważam, że nie i mam inne plany. Każdy ma swoją drogę, niekoniecznie trzeba sobie przeszkadzać. Nie musimy sobie pomagać oczywiście też. Proszę państwa, ten produkt musi funkcjonować niezależnie od Michała, niezależnie ode mnie i niezależnie od Tomka. W związku z powyższym on musi się bronić sam i myślę, że się broni. Mamy piękną okładkę z bohaterami narracyjną. Są dziewczyny, są pończochy, są guwernantki, jest komisarz, jest secesja, jest mój ulubiony bohater całej tej afery, czyli praktykant konceptowy Roczek. Jak najbardziej Niemiec, ponieważ my tu nie uprawiamy żadnej patriotycznej propagandy. Michał to tak zaplanował prześmiewczo i szyderczo, że komisarz Zdanowicz jest Polakiem, ale jego asystentem jest
jest pochodzący z Austrii Niemiec, który ma różne przedziwne spostrzeżenia. Roczek może nie jest zbyt mądry, natomiast jest to wielki cwaniak, który bywał w różnych miejscach. Mimo swojego młodego wieku wie bardzo dużo i nie wszystkie jego reakcje są stosowne i adekwatne, ale często trafia. Także ja polecam tę postać. Ona jest autentyczna. Georg Roczek, praktykant konceptowy krakowskiej policji, istniał naprawdę, ale jego rola oczywiście w rzeczywistości była inna niż tutaj. To jest jasne. Proszę Państwa, czwarta strona okładki, to Michał tak wymyślił, żeby tu były cytaty sławnych mężów. I oczywiście, ponieważ książka jest rozrywkowa, to nie jest po to, żebyśmy, to jest po to, żebyśmy się troszeczkę rozerwali, żebyśmy się zabawili przy tej książce, czytając o przygodach bohaterów, a nie żebyśmy popadali w jakieś melancholie, tak? Więc jest tu wszystko, z czym borykała się epoka. Ja może przeczytam te cytaty, bardzo zgrabnie dobrane przez Michała. Garść cytatów sławnych mężów, które rzucają snop światła w przeszłość i ujawniają przed nami charakter epoki. Zaczyna się od Franciszka Józefa I, który powiedział w pewnym momencie do jednego z więźniów, jak wizytował jakieś bardzo ciężkie więzienie, powiedział do złodzieja: jak się z głodnym, to się nie kradnie, tylko siada do stołu i je. Dalej idzie Wilhelm II, cesarz Niemiec, bardzo ciekawa postać. Moi poddani chcą we wszystkim sami myśleć i stąd się biorą wszelkie trudności. Tak to właśnie chyba było, natomiast kiedy cesarz zaczął sam myśleć i zaczęła się wojna, trudności zamiast zniknąć jeszcze się nawarstwiły, jak wszyscy wiemy. W związku z powyższym cytat ten ma wymiar rozrywkowy, jak mam nadzieję wszyscy miłośnicy książek, innych niż propagandowe, rozumieją. Oczywiście postacią epizodyczną w tej książce jest dr Stanisław Kurkiewicz, nie mogłoby go zabraknąć, bo to jest taka postać, która zawsze się pojawia u wszystkich autorów piszących o Krakowie sprzed I wojny światowej. Dr Stanisław Kurkiewicz był pionierem seksuologii. Ja oszczędzę Państwu wyrazów, których on używał na opisywanie życia intymnego gatunku Homo sapiens, bo one są bardzo śmieszne. Mogłoby to Państwu zaburzyć nieco percepcję, odbiór tej książki, ale tu jest taki cytat. Samogwałt w stanie małżeńskim jest wcale rozpowszechniony, zwłaszcza u mężatek. Stanisław Kurkiewicz, pionier seksuologii. Mamy Tadeusza Żeleńskiego, który kiedyś taki bałmot wymyślił. Życie ludzkie na pozór to zwykły kawał, lecz nie jest on tak prosty, jakby się zdawał. I rzeczywiście nie jest prosty, o czym przekonują się niektórzy bohaterowie, którzy tutaj goszczą Tadeusza Żeleńskiego w swoich domach. No oczywiście Stanisław Przybyszewski, proszę Państwa. To jest, ja nie wiedziałem, że Stanisław Przybyszewski był aż tak strasznym, płytkim, beznadziejnym i dętym produktem niemieckich służb specjalnych, ale no dobrze. Degeneracja nie jest degeneracją, tylko regularnie powracającym i koniecznym fenomenem ewolucyjnym. Równie koniecznym jak to, co nazywają normalnym, ba, milion razy konieczniejszym, bo norma to głupota, degeneracja zaś to geniusz. Stanisław Przybyszewski, pisarz. Jak ktoś przeczyta książkę, to zrozumie, na czym polega humorystyczny wydźwięk tego tekstu. No, był taki Zdzisław Gabrielski, producent fortepianów, który promował Przybyszewskiego. Człowiek po prostu okropny, narkoman, dewiant. I kiedyś powiedział coś takiego do jakiejś pani w sytuacji intymnej. Albo pani, albo ja. Kobieta winna być bierną. Nie wiem, skąd autor wygrzebał to, ale niech będzie. No i najlepsze, ponieważ książce tej można postawić zarzut, że ona jest antyfeministyczna, mizoginiczna wręcz. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Ktoś musi mieć naprawdę źle w głowie, żeby postawić taki zarzut, ale proszę Państwa, no nie mogłem, nie. Musisz zrobić cięcie. Autor nie powstrzymał się i umieścił tutaj fragment wypowiedzi mojego ulubionego polityka, ojca narodu, posła Ignacego Daszyńskiego. Nie umiem sobie nawet wyobrazić tego, co będzie z życiem ludzkości, jeżeli połowa jej,
kobiety wejdą naprawdę w to życie wolą świadomą, z siłą odpowiadającą nie tylko swej liczbie, lecz i walorom kobiecym, silniejszym pod pewnymi względami od męskich. Ignacy Daszyński, polityk socjalistyczny, poseł na Sejm Krajowy. Proszę Państwa, Ignacy Daszyński nie mógł sobie tego wyobrazić, ale my sobie to możemy wyobrazić, bo mamy to przed oczami, prawda? Co się stało, gdy kobiety z całą siłą weszły? No to, że zostały zdegradowane, tak? Bo tak to trzeba ująć i tak to dzisiaj wygląda i wszystkie panie, które uważają, że ich status się podniósł i mogą wreszcie o wszystkim decydować, muszą sobie niestety powiedzieć jasno, że z tymi decyzjami bywa różnie, a ze statusem jeszcze gorzej. Proszę Państwa, na koniec Michał wybrał coś absolutnie fantastycznego, ponieważ jako podsumowanie tych wszystkich cytatów mamy wypowiedź księcia kardynała Jana Puzyny, człowieka, który z pewnością nie traktowałby nas łagodnie, gdyby nas tutaj wszystkich poznał, bo był bardzo surowy, zasadniczy i nie znał się na żartach. I powiedział kiedyś coś takiego. Ja widzę tylko jeden środek skuteczny, jedno lekarstwo, katechizm za 6 centów. Tak, nic więcej. Książę kardynał Jan Puzyna. No ten przekrój uważam jest bardzo istotny dla zrozumienia treści tej książki, dla zrozumienia epoki. No i też uzupełnia cały produkt jako taką propozycję rozrywkową na długie, zbliżające się długie jesienne i zimowe wieczory. Ja nie wierzę, żeby ktoś to czytał dłużej niż jeden wieczór. To powiem wprost. Nie wierzę w to, żeby ktoś to czytał dłużej niż jeden wieczór. To jest 524 strony. Nie w kij dmuchał, sprawa poważna. Maksymalnie 2 wieczory, jak ktoś jest bardzo leniwy albo musi przepisywać jakieś korporacyjne bzdury wieczorami w domu. Maksymalnie. To nie wszystko, proszę Państwa, bo mamy jeszcze drugą książkę, o której chciałem przypomnieć. Zbigniew Nienacki kontra Charles Dickens. Wiele osób nie rozumie, po co jest ta książka. Proszę Państwa, one obydwie mają walor polemiczny. To znaczy, tak jak to powiedziałem wcześniej, ani Michał, ani ja jako wydawca, ani Tomek jako grafik i projektant okładki, nie możemy myśleć o swoim produkcie, że on jest przyklejony do nas. W związku z powyższym żyjemy w fazie ciągłego eksperymentu. Wszyscy. I nie możemy osiadać na laurach, mówiąc, że twórczość to jest powielanie schematów i formatów obecnych na rynku. Nieprawda. Twórczość to jest coś innego. To jest twórczość. Można tę twórczość rozumieć na różne sposoby. Michał akurat zaproponował, żeby to była polemika, tak? I użył polemika z treściami, które wszyscy dobrze znamy, z treściami, które produkował ten pan. A żeby była polemika, to trzeba mu dodać kogoś, kto będzie w kontrze do niego. I Michał wymyślił, że będzie to Karol Dickens. Z różnych powodów. Niewiele osób pamięta Karola Dickensa, mimo że on uważany jest za jednego z największych pisarzy w ogóle w historii. Wszystko ma wymiar komiczny. Komiczny, ale też nie do końca komiczny, bo rozprawia się tutaj autor, proszę Państwa, z różnymi szajbami, które się w naszych głowach zagnieździły wskutek czytania literatury popularnej w naszej młodości. Tak? Ja mówię do ludzi, którzy mają 40-50 lat dzisiaj. To jest nowy format. Nowy format, którego nie ma. W związku z powyższym zrozumienie tego formatu jest trudniejsze, ale przy trzecim, jak mówi moje dziecko o pewnym rodzaju chipsów, po piątej paczce już jakoś wchodzą. Po trzecim tomie wszystko będzie o wiele bardziej zrozumiałe. Na razie pisze się tom drugi. Po trzecim tomie wszystko będzie o wiele bardziej zrozumiałe. Chodzi o to, żeby ten produkt żył sam. Nie będzie autora, nie będzie wydawcy, nie będzie grafika, a ten produkt będzie. I będzie się promował samodzielnie, może nie jak perpetuum mobile, ale prawie, podobnie jak ten. Dlatego, że proszę Państwa, autorzy, którzy nie są propagandystami, oczywiście mogą wychodzić, rozmawiać, mówić do ludzi bezpośrednio, zapoznawać ich ze swoimi pomysłami, ze swoimi książkami. Natomiast nie mogą starać się zostać tymi takimi półbogami, albo ćwierćbogami, albo w ogóle mistrzami sztuk wszelakich, rozstrzygającymi największe problemy wszechświata, bo to jest oszustwo po prostu. I co do tego nie ma dwóch zdań. Każdy, kto uważa, że pisarz lansowany w telewizji, internecie i gazetach jest w stanie rozstrzygnąć cokolwiek,
nie jest w stanie. Większość z nich nie jest w stanie napisać tyle tekstu, co Michał w ciągu pół roku, tak? 412, 524. Jak w tym roku już Michał nic nie wyda, dopiero w przyszłym. Mam nadzieję, że gdzieś w pierwszym kwartale oby mu starczyło siły, ale po prostu nie ma o czym gadać, tak? Nie ma w ogóle o czym gadać. Więc tak to, proszę Państwa, wygląda. Pisarz jest po to, żeby produkować książki dla czytelnika i wymyślać bohaterów dla czytelnika. Mam nadzieję, że to wszystko się nam uda i będzie hulało, jak to mówią niektórzy, po rynku, po Państwa mieszkaniach, domach. To jest w sam raz taki produkt. I mam nadzieję, że to, co tutaj teraz powiedziałem, się spełni i ten produkt będzie, obydwa te produkty, a także kolejne tomy serii, bo jestem przekonany, że one będą, spełnią nie tylko Państwa oczekiwania, ale też oczekiwania moje, oczekiwania autora, oczekiwania grafika są już spełnione, więc nimi możemy się przejmować stosunkowo najmniej. Że to wszystko stanie się tak, jak zostało zaplanowane, przez autora i przez wydawcę i serie te zyskają sobie jakąś tam popularność. Nie mówię, że szaloną, dlatego że wystarczy lekka, tak? Poza tym pewnie powstaną kiedyś nowe serie, dlatego że no na tym polega twórczość, tak? Też, że nie tworzy się pojedynczych książek, ale serie, tak? To jest pewien wymóg rynkowy, tak? Że sprzedaje się, tak jak seriale na platformach takich jak Netflix w zasadzie no, zwyciężyły w konkurencji z filmami, tak samo serie zwyciężają z pojedynczymi książkami. Ja od samego początku produkuję serię. Mam kilka pojedynczych tytułów niezwiązanych z seriami, ale tak naprawdę robię serię. Michał też zaczął robić serię i myślę, że te serie będą kontynuowane. Jak one będą długie, no to tego nie wiemy, dlatego że no, nie jesteśmy machiną promocyjno-propagandową, której sztab ludzi coś planuje. Po prostu mamy ograniczone siły, robimy dopóki tych sił starcza, potem odpoczywamy albo zmieniamy koncepcję i coś innego robimy. Oby był sukces. Bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.